Witam Was, Jakub Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. W poprzednim odcinku nauczyłem Was, jak stworzyć krótką, ale ciekawą prezentację multimedialną z Waszych zdjęć, natomiast dziś nauczymy się otrzymywać zdjęcia w pakiecie od Adobe. Dzisiaj zaczniemy od Adobe Bridge, czyli standardowej przeglądarki zainstalowanej razem z Photoshopem. Otwieramy zdjęcie, w tym wypadku jest to plik RAW i zdjęcie z któregoś z meczów Falubazu. Następnie wybieramy zakładkę Szczegół i przechodzimy do dolnej jej części, czyli redukcji szumu. Mamy tu do wyboru kilka suwaków. Przede wszystkim będą nas interesować dwa z nich, czyli luminancja i kolor. Luminancja będzie wpływała na moc usunięcia szumu, natomiast kolor będzie odpowiadał za usuwanie szumu kolorowego, czyli tego powstałego właśnie przy robieniu zdjęć. Tak więc luminancja usuwa nam samo ziarno, natomiast kolor usuwa nam te brzydkie, kolorowe plamy. Inne suwaki dostosowujemy raczej indywidualnie do konkretnego zdjęcia. Tutaj jeszcze pozwoliłem sobie zwiększyć szczegóły koloru. Nie wyszło to zbyt dobrze, ponieważ zdjęcie zrobiło się bardziej poszarpane. Raczej skupilibyśmy się tylko na dwóch suwakach, czyli luminancji i kolorze. Nie polecam wyostrzać zdjęć na poziomie samego ACR-a, ponieważ przy zaszumionych zdjęciach ACR wyostrza wszystkie kanały w ten sam sposób, tym samym zwiększając nam zaszumienie. Tutaj dla przykładu zwiększyłem jeszcze szczegóły luminancji. Jak widać, zdjęcie zrobiło się bardziej poszarpane, a właśnie tego chcemy uniknąć. Następnie to zdjęcie otwieramy w Photoshopie i będziemy je wyostrzać. Tutaj mała powtórka z rozrywki, czyli konwersja do trybu Lab, tak aby nie wyostrzać kanałów, które posiadają informacje o kolorze. Tak więc obraz, tryb, następnie wybieramy kanały. Z kanałów wybieramy kanał jasności. I to właśnie ten kanał będziemy wyostrzać, ponieważ tak jak wspomniałem, nie posiada on informacji o kolorze. Dostosowujemy te wartości do naszych potrzeb. Ja tu nie użyłem zbyt zaawansowanego trybu wyostrzania, ale o tym więcej w jednym z poprzednich poradników o samym wyostrzaniu. Ale jak widzimy, zdjęcie wygląda zdecydowanie lepiej niż to wyjściowe. Dlaczego użyłem Adobe Bridge? Dlatego, że dzięki skrótowi klawiszowemu Ctrl-R bądź Command-R możemy otworzyć plik JPG właśnie w ACR-ze. Nie musimy przestawiać żadnych preferencji samego Photoshopa. Oczywiście tak też można, ale wydaje mi się, że ten sposób jest wygodniejszy. I dzięki temu stosujemy ten sam zabieg, czyli używamy redukcji szumu, a dokładniej luminancji i koloru. Zrobię to w bardzo podobny sposób jak w przypadku tego samego zdjęcia w formacie RAW. Następnie zmniejszę wszystkie wartości, aby pokazać Wam, dlaczego lepiej robić to w ACR-ze niż z poziomu samego Photoshopa. Tak jak wspomniałem, ten algorytm w samym Photoshopie nie jest moim zdaniem zbyt doskonały i działa on po prostu gorzej, wolniej niż ten zainstalowany w ACR-ze. Tutaj do tego celu wybieram filtr szum i redukcja szumu. Następnie ustawiam podobne wartości jak w przypadku ACR-a. Próbowałem użyć różnych wartości i wierzcie mi, że żadne ustawienie nie dało tak dobrych rezultatów jak otrzymywanie w ACR-ze. Jak widać, zdjęcie zrobiło się zdecydowanie brzydsze niż w przypadku otrzymania w ACR-ze. Takie krótkie porównanie.
to odszumione w Photoshopie jest nawet mniej nasycone, po prostu wygląda gorzej. Oczywiście mogliśmy tutaj rozdzielić to zdjęcie na poszczególne kanały, ponieważ w niektórych aparatach niektóre kanały, szczególnie na przykład niebieski, szumi zdecydowanie bardziej niż dwa pozostałe. Z tego co zaobserwowałem, mój aparat szumi raczej równo na wszystkich kanałach, stąd odszumianie przeprowadzałem równolegle na wszystkich kanałach jednocześnie, ponieważ przynajmniej w moim przypadku działało to najlepiej. Sprawdźcie jak jest u Was, zapytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam za tydzień.